Cześć, jestem Adrian z kanału IT Hardware TV. Dzisiaj mam ze sobą laptopa od MSI. Jest to oczywiście laptop gamingowy MSI GL63VR 7RF Rider. Jest to pewnego rodzaju nowość w ofercie MSI, ponieważ seria GE była przeznaczona dla klientów z dość ograniczonym budżetem. W poprzednich edycjach tego modelu MSI oferowało nam kartę Nvidia GeForce 1060, natomiast wydajniejsze wersje kart od zielonych były zarezerwowane tylko dla elitarnej serii GT. W środku znajdziemy popularny wśród laptopów do grania procesor Intel Core i7 7700HQ, 16 GB pamięci RAM i Nvidia GeForce GTX 1070 z 8 GB pamięci wideo. Możemy być pewni, że komputer ma odpowiednią moc do wymaganych tytułów 3D. Waga tego laptopa to zaledwie 2,39 kg, a jego szerokość w najgrubszym miejscu wynosi zaledwie 28 mm. Należy jednak pamiętać, że jest to laptop dla graczy i tutaj stawia się na wydajność, a nie ergonomię. Jednak ten model możemy bez problemu przenosić w dowolne miejsce. Jego waga ani rozmiary nie przeszkadzają nam w tym. Jak na laptop gamingowy jest całkiem ergonomiczny. Dolna część obudowy jest wykonana z bardzo solidnego tworzywa sztucznego, a klapa oraz obszar roboczy ze szczotkowanego aluminium. Aluminiowe elementy są bardzo dobrze połączone z plastikowymi. Nic nie trzeszczy przy nacisku i nie sposób też się doszukać jakichkolwiek szczelin. Na klapie znajduje się logo MSI Gaming. Jest oczywiście podświetlenie, jak w każdym laptopie z tej serii. Klawiatura jest wykonana we współpracy ze SteelSeries, aczkolwiek w tym wypadku jest to klawiatura membranowa. Trzeba jednak dodać, że z pełnym podświetleniem RGB. Z racji stosunkowo niewielkich rozmiarów i zintegrowania wydzielonego bloku numerycznego zabrakło po lewej stronie klawisza Windows. Brakuje także klawisza kontekstowego, odpowiednik prawego kliku i można też mieć pewne zastrzeżenia co do klawisza Enter. Jest on pojedynczej wielkości i w pewny sposób połączony z backslashem. Znajduje się on bezpośrednio nad nim. Może to być lekko mylące. Ekran oparty jest o matrycę TN z matową powłoką. Jest to panel o rozdzielczości Full HD. Zdolny odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz. Dzięki zastosowaniu bardzo dobrego podświetlenia, ilość wyświetlanych barw jest zadowalająca, a ekran bardzo dobrze działa w dynamicznych grach. Pod tym względem to zdecydowanie jeden z najlepszych laptopów na rynku. Intel Core 7700HQ oraz GTX 1070 to odpowiednik wydajnych komputerów stacjonarnych. Dzięki takiej konfiguracji możemy grać we wszystkie gry w rozdzielczości Full HD z maksymalnymi ustawieniami graficznymi. W wielu tytułach uda się uzyskać nawet 100 czy 120 klatek na sekundę, co pozwoli w pełni wykorzystać 120 Hz monitora. Jednak tutaj znajdujemy już pewien minus. MSI w spoczynku jest fakt bardzo cichy, jednak gdy odpalimy bardziej wymagającą grę czy inny program, staje się już głośny. Niestety jest to konsekwencja zainstalowania tak energochłonnych komponentów w niewielkiej obudowie. Wbudowane głośniki to system 2:1, dzięki współpracy z firmą Dynaudio. Mają one moc 2×2 W, a laptop dodatkowo ma głośnik niskotonowy o mocy 3 W. Jak na laptopa, jakość dźwięku jest bardzo dobra, a głośność zadowalająca. Wystrzały z karabinów i wybuchy granatów są odgrywane bardzo czysto, co dobrze świadczy o wbudowanym subwooferze. MSI GE63VR Rider to laptop niemalże idealny. Jest to najbardziej wydajny laptop stworzony do bardzo wymagających gier. Zamknięty został w bardzo zgrabnej obudowie,
która pozwala nam na łatwy transport. Rider dopracowany jest niemal w każdym calu do perfekcji. To przedstawiciel serii GE, jakiego jeszcze nie było na rynku. Zwraca uwagę wydajnymi komponentami, świetną jakością czy mobilnością, dzięki której możemy przetransportować laptopa w dowolne miejsce. Obok tej klawiatury, którą zaoferował nam SteelSeries, nie można również przejść obojętnie. Zastosowanie swoich preferencji użytkowania tej klawiatury oraz podświetlenia potęguje tylko radość korzystania z tego laptopa. Jest to pewnego rodzaju dodatek tylko do naszego laptopa, jednak wydając na niego prawie 9000, musimy otrzymać coś więcej. Prezentowany laptop jest niemalże idealny pod każdym względem. No, może poza jednym. Mógłby pracować troszeczkę ciszej. Jednak przy tak wydajnej karcie graficznej, no jest to niemożliwe. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i nie zapomnijcie skomentować, jak Wam się podoba ten model tego laptopa, co byście zmienili, co byście dodali do niego. Z chęcią przeczytam Wasze sugestie. Cześć!